Bleeding Edge to nowa gra od Ninja Theory, czyli od tych samych twórców, którzy wcześniej byli odpowiedzialni za na przykład Hellblade. Są to jednak zupełnie inne tytuły. Hellblade jest przygodową grą single player osadzoną w ponurym świecie w klimatach mitologii nordyckiej. Jeżeli chodzi natomiast o Bleeding Edge, mówiąc w skrócie, jest to trzecioosobowa gra akcji skupiająca się na rozgrywce multi w drużynach po 4 graczy. W grze wcielamy się w jednego z 12 bohaterów, gdzie każdy charakteryzuje się zupełnie innym wyglądem oraz umiejętnościami, no więc najbardziej porównywałbym to wszystko do Overwatcha albo na przykład do Team Fortress. Jeżeli chodzi o same postacie, są one podzielone typowo na DPS-y, tanki oraz supporty. Nie będę się tutaj na ich temat zbytnio rozwijał. W każdym razie, jeżeli jesteście zainteresowani ich umiejętnościami, no to w opisie znajdziecie linka do strony twórców, na której znajdziecie dokładne opisy. Bleeding Edge będzie miał swoją premierę 24 marca na PC-cie oraz na Xboxie, ale w ten weekend będzie odbywała się również beta. Beta jest dostępna dla wszystkich, którzy kupili grę przedpremierowo oraz dla wszystkich, którzy posiadają subskrypcję Xbox Game Passa. Ja osobiście polecam to drugie, jest to całkiem dobra subskrypcja z wieloma interesującymi grami, no więc polecam się z tym wszystkim zapoznać. No i z tych najważniejszych rzeczy to było na tyle. Oczywiście przygotowałem do was również sam gameplay, no więc być może ktoś się dowie, czy warto złożyć na to wszystko preorder. Nie ma zatem co przedłużać, przejdźmy do samej rozgrywki. Zapraszam! Dobra, więc proszę bardzo, jeżeli chodzi o samo menu, mamy tutaj po kolei, możemy zgłosić błąd, ponieważ to jest oczywiście sama beta, możemy tutaj sobie poobserwować, jak grają inni gracze z tego, co tutaj widzę. To jest wszystko na żywo, więc możemy się tutaj pouczyć, nie wiem, może od lepszych. Tutaj oczywiście opcje, społeczność to są znajomi, których zupełnie nie mam. No niestety, tutaj mamy również statystyki, więc to raczej dosyć typowo. Gdyby się jeszcze tutaj wczytały, niestety tutaj nie grałem w ogóle, grałem tylko w trening przez chwilę, więc tak to się tutaj prezentuje. Teraz sobie zagramy po raz pierwszy, no i jeszcze mamy warsztat, co jest chyba najbardziej interesujące. Mamy tutaj statystyki wszystkich postaci, jak wyglądają, jaki tutaj poziom trudności prezentują. No i dodatkowo możemy sobie wejść też w każdą tutaj postać. Możemy tutaj jakieś, nie wiem, kustomizacje tworzyć, kupować jakieś nowe rzeczy. Aczkolwiek z tego co słyszałem, to nie jest tutaj gra, że pay to win, tylko wszystko jest na podstawie waluty w grze, czyli że na podstawie samego grania, nie? Realne pieniądze wydajecie tylko raz, żeby grę kupić, nie? Tutaj są jeszcze dodatkowe statystyki związane, takie, nie wiem, perki bym powiedział, coś w tym stylu. Tylko to również trzeba kupić właśnie za te pieniążki w grze, można powiedzieć, nie? Więc jeżeli ktoś grał więcej w ten tytuł, to niby ma tutaj lepsze jakieś statystyki, chociaż pewnie jest to jakoś tam w miarę zbalansowane, bym powiedział. Więc tak to się mniej więcej prezentuje na sam początek. Jest tutaj trochę tego ustawiania, jeżeli chodzi o każdą postać. A jak na razie chyba zostanę jednak z tymi domyślnymi rzeczami. No i w sumie to było na tyle. Dobra, więc bez żadnego przedłużania ciśniemy do samej akcji. Dobra, więc jakby tutaj zagrać? DPS-em może? Ale mi zacina totalnie, co się tutaj dzieje. Dobra, takim sobie zagramy. Twoje dodatkowe obrażenia oznaczone celowi, jeżeli cel zginie, możesz ponownie użyć za darmo. Sam w sumie nie wiem. No może tak zagramy. Proszę bardzo, ciśniemy DPS-em, z pewnością się uda. Jaką mamy tutaj drużynę? Mamy jednego tanka, dwóch DPS-ów i supporta, z tego co tutaj ogarniam. Dobra, może coś z tego wyjdzie. Dobra, więc w górnym rogu, prawym rogu oczywiście macie całą mapę. Te punkty się w ogóle przemieszczają jakoś, okej, to ciekawe. W jakichś platformach tutaj będą. Dobra, myślę, że zatem warto jednak tutaj chodzić z naszym teamem najlepiej. To jest jednak tutaj najważniejsze. Więc wtedy może wygramy. Dobra, jak tutaj ciśniemy tędy. Przeciwnicy jakoś z tamtej strony. Nasz solo tutaj tank wbija na czterech, to nie jest chyba dobra robota. Kurde, to nie jest tak jak chciałem tutaj zagrać. Dobra, ciśniemy jakiegoś kolesia. To jest support, więc raczej powinienem go pocisnąć, nie? Come on, koleś jest slow? No nie!
Dobra, jeden porobiony. Supporta zabiłem, więc chyba jest okej. Tu jeszcze tutaj... Tak, teraz sobie poszliśmy na tego. I zaraz może tutaj resztę zabijemy. No nie! Kurde, co ja tutaj najlepszego zrobiłem? Kurde, koleś mi jeszcze znikł. Dobra, ja tutaj nie ogarniam, co się dzieje. W każdym razie, chodźmy do naszego teamu lepiej. Tutaj mamy kolejnego do zabicia. Jeszcze możemy tutaj z Edo go dobić, come on. Kurde, ile to masz życia, koleś? Dobra, porobiony, nice. Jednak coś tutaj robię. Dobra, pod Q mamy jeszcze tutaj niewidzialność. Więc co się może przydać zaraz? Dobra, halo, wbijamy na supporta. Tutaj mamy slowy oczywiście. A w sumie jeszcze jakiś DPS bije. Że tutaj jednak wbiłem. Dobra, trzymajmy się z naszymi, to wygramy. Ci się tutaj skupiają na jednym, dobra. Kurde, ale leczenia tutaj potrzebuję, panowie. Dobra, mam ulta. Odpalam się w takim razie i tyle. Kurde, ile to masz życia? No nie! Ale mi uciekli totalnie, bez nadzieja. No co, oni szybcy są? Man, no! To nie zadziałało tak, jakbym chciał. Dobra, jeden zabity. Jednak coś tutaj robimy. Tak jest. Dobra, zasolowany, come on. Kurde, ten koleś jest szybki jednak. Dobra, porobiony, tak jest. Dobra, wychodzi całkiem nieźle, muszę przyznać. Tędy nie przejdziemy, ale trzeba ten punkt właśnie zdobyć. O co tutaj chodzi? Jakiś bonus na damage, tak to wygląda, nie? Dobra, mi się najbardziej przyda. Dobra, bierzemy niewidzialność. I zaraz może kogoś tutaj zaatakuje z ukrycia. Gdzie są w ogóle przeciwnicy? Już ich totalnie zgubiłem. Tam są jacyś. Może na supporta tutaj biję zaraz. Jeszcze też nie wiem, dobra, już nie mam niewidzialności, więc nie da rady. A tutaj nie wiem, jakaś paresz na górze była dziwna. Dobra, skupmy się nad tutaj. Ktoś mnie tutaj przed chwilą leczył. Kurde, to wygląda trochę słabo. Dobra, trzeba się uleczyć. Trochę ich jeszcze tutaj obiję. Come on! Tu jakiś lołek był, gdzie on jest? No i zabił mnie! Co się w ogóle stało? Ja cały czas gubiłem. O nie. Jakie są w ogóle moje statystyki? Nawet nie wiem, czy ja tutaj cokolwiek robię. No chyba nie wychodzi aż tak źle. Zmień postać może zrobimy. Jakiś inny DPS na przykład. Może ta się będzie nadawała. Mini mech, dobra, może być. Walcz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ta z tego co patrzyłem, akurat bije na odległość, więc być może będzie akurat bardzo dobra. No tutaj wszyscy są przeciwnicy, kurde. Tutaj nie da rady wygrać. Dobra, strzelamy tutaj, come on. A ja się rozgrzałem. No ta postać jest super dobra. Przecież ja ich będę tutaj niszczył totalnie. Jeszcze sobie ustawiam wieżyczkę. Poza zasięgiem, no niestety. O kurde, złą bombę tutaj postawiłem, masowo. A ta postać jest super dobra. Kurde, no na jednym już HP tutaj przeżył. Jak się tą bombę w ogóle rzuca? Ja tutaj totalnie źle ją rzucam, nie potrafię, kurde, masowo. Co my mamy? Tutaj jeszcze mogę Q postawić, dobra. No, trochę ich tutaj obijam, ale nie widzę w ogóle mojego teamu. Z trochę złej strony jestem. Dobra, teraz sobie łatwo poobijamy. Na tym się wolę skupić jednak. Dobra, stawiamy wieżyczkę, może zaraz tutaj wszystkich zabiję.
Kurde, poza zasięgiem wszyscy. Kurde, panowie! Ktoś mi tutaj wbija na twarz. Tak nie może być. Już jestem super low, uciekam stąd. Wszyscy mnie tutaj gonią, gdzie jest nasz support? Dobra, tędy nie przejdę. Trzeba iść do respa, bo inaczej nie ma szans. Tutaj ktoś we mnie próbuje atakować. Nie, ta postać mi się bardzo podoba. Myślę, że jest super dobra, w szczególności na początku. Tutaj w ogóle nie potrafią do mnie wbić. Ten punkt jakoś przejmuje? Chyba nie. Dobra, więc stawiamy wieżyczkę, come on. Mogę nawet dwie postawić, może tego jakoś tutaj zaatakujemy. Nasi są tutaj totalnie robieni, to beznadziejnie wygląda, kurde! Jestem tutaj totalnie robiony. Dobra, postawiłem jakieś tutaj coś, nie wiem co nawet. Ale jestem zniszczony totalnie, no nie wiem. Co, nagle nie mamy damage'u? O co tutaj chodzi? Też jakimś innym DPS-em kolej zagrał. A to my tutaj ostro przegrywamy, no nie wiem. Myślałem, że ja wygrywam. No dobra, zaraz mam ulta, to może z tym coś zrobimy. Dobra, drużyna, come on. Na samym początku niszczyliśmy, a teraz co się dzieje? Dobra, trzymajmy się za tankiem, to może coś z tego wyjdzie. To mogę tutaj niby bić, chyba wtedy ma się jakiś większy damage. Tak? Chyba tak to się tutaj prezentuje. Come on, robimy jednego, nice. Dobra, i tutaj stawiam wieżyczki, to powinna być wygrana. Z zasięgiem. Kurde, jeszcze mnie zapał w jakąś pułapkę. Ale złe... te bomby rzucam, kurde, nie wiem jak się rzucę niestety. Dobra, ulta odpala mi tyle, panowie. To już chyba jesteście porobieni. To już chyba jesteście porobieni, panowie. Kurde, jaki on szybki jest tutaj. No nie, uciekł mi. Dobra, to słabo wygląda. Gdzie jest w ogóle mój team? Co się tutaj stało, nie? Przed chwilą przecież ich niszczyliśmy totalnie. Dobra, ja już nie wiem, co się tutaj dzieje. No, widziałem, że solo na trzech wygrywam. A nasi nie wiem, gdzie sobie poszli. Kurde, co to jest, no? Kurde! Co się tutaj najlepszego stało? Nie może tak wyglądać. Dobra, stawiam wszystkie tutaj... trapy im, come on. Dobra, przyciągnięty. Ile oni życia tutaj mają? To jest niesłychane. Jak ich tutaj obijam wszystkich. Dobra, tutaj jesteśmy z kolesiem, więc raczej powinniśmy to wygrać. Ich tak, tak tutaj ubijam. Wszyscy na jednym HP uciekają, naprawdę. Dobra, trzymam się z naszymi, to może tutaj damy radę, no. Dobra, pięknie. Kolejny też tutaj był porobiony. Dobra, jeszcze jest szansa na odwet. Tylko punkt sobie przejmują, to już przegraliśmy. O, to już jest chyba tyle. Nawet nie dotrzemy na ten punkt ostatni. Come on, nasi w ogóle nie ogarniają, że tam trzeba na mapę tutaj przejść w tą stronę. Nawet nadzieja. No to już jest tyle. No come on, na punkt trzeba wejść. Panowie, dobra. No i co? Jestem na punkcie! O co chodzi? Ale słabo, nie? Byłem na punkcie i tak przegraliśmy. Dobra, ja już nie ogarniam tej gry. Final play. Statystyki. No patrzcie na to, ja tutaj cichnęłem mocno, nie? Największe zadane obrażenia. Zabójcze ciosy 11. Więc nie, nie wyszło tak źle, myślę, nie? A ta postać jest super dobra na początek. W sumie obie mi się spodobały. A to jest jeszcze fajny support. Chyba tym zagram, jeżeli będę nagrywał kolejne odcinki. To jest taki niby support, niby DPS, nie wiem. No, a w każdym razie to było w sumie na tyle na dzisiejszy odcinek. Nie wiem, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć kolejne odcinki z tej gry. Mi osobiście, nie wiem, myślę, że gra może mieć potencjał.
nie wiem, czy to będzie jakiś nowy esport, coś w tym stylu, no myślę, nawet gra wygląda okej, nie? Graficznie, w ogóle grałem wszystko na ultra, nie? Więc to jest najlepsza możliwa grafika, zapewne można tutaj zrobić o wiele gorszą, że jednak będziecie mogli grać nawet na gorszych kompach. Przynajmniej mam takie oczekiwania po tym wszystkim, że to jakaś gra sportowa może z tego wyjdzie. Dobra, w każdym razie to było na tyle na dzisiaj. Właśnie piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy chcielibyście kolejne odcinki. No i w sumie to było na tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.